Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do kolejnego odcinka z Pokémon White 2 Egglock Challenge. Od razu mówię na samym wstępie, że nie wiem jak długi będzie ten odcinek, dlatego że jestem przeziębiony i nie wiem czy to słychać po moim głosie czy też nie, ale bardzo możliwe, że będę miał ataki kaszlu podczas tego nagrania, dlatego też nie chcę, żeby te ataki, jak się te ataki będą nasilały, to wtedy będę musiał ten odcinek niestety przerwać. Dlatego, że nie chcę się udusić, a nie chcę też, żebyście wy musieli wysłuchiwać mojego kasłania i odrywania się mojej flegmy. Bo to jest, umówmy się, średnio przyjemne zajęcie. W dzisiejszym odcinku oczywiście mieliśmy zająć się walką z Coloresem, czyli z kolesiem, który blokuje tam na nasze przejście. Jednakże jest jedno miejsce, które chciałbym najpierw odwiedzić, a mianowicie jest to miejsce, którego wcześniej nie mogłem nigdy znaleźć, dopiero jak sobie wyszukałem w internecie, gdzie się znajduje to jedno magiczne miejsce, gdzie możemy złapać Pokemona w Castellia City. To chciałbym tam pójść i faktycznie to miejsce znaleźć. I tadam! Tu jest cudowne miejsce, jak widzicie jest to arena Castellia City, nie Castellia Sewers, więc jest to miejsce, gdzie możemy złapać nowego Pokemona. Jak widzicie mamy tutaj dwa rodzaje traw, walkę podwójną, walkę pojedynczą, Miracle Seed i jakiegoś ziomka, który najprawdopodobniej lubi to miejsce, bo nikogo tutaj nie ma. Teoretycznie to miało być chyba park jakiegoś rodzaju, aczkolwiek nie wygląda mi to na park. No ale powiedzmy co kto lubi. W każdym razie tutaj do złapania dla osób, które grają sobie normalnie i nie martwią się tym co mogą złapać, czego nie mogą złapać, to dla osób, które grają sobie normalnie, informacja, tutaj można złapać Eevee'ego. Co prawda jest 5% szans na to, ale możecie złapać sobie całą drużynę Eevee'ch. Co jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajną sprawą, dlatego że wiele osób lubi Eevee'ego, z czego ja też Eevee'ego lubię, jednakże nie będę mógł go używać w żaden sposób. W każdym razie, no tutaj teraz możemy sobie pobiegać i spróbować złapać jakiegoś Pokemonka. Miejmy nadzieję, że to będzie coś, co będzie łatwo się dało złapać. Tam Audino się pojawiła, Audino nie chce łapać. Z prostej przyczyny, że takiej, że niestety walka z nią będzie dosyć upierdliwa. Tak samo jak trenowanie Pokemonów tam na tej pustyni, bo pozwoliłem sobie troszeczkę potrenować moje Pokemony, dlatego żeby było mi nieco łatwiej w późniejszych etapach dzisiejszego odcinka. I mam nadzieję, że to się udało. Kulka tak, mam nadzieję, że go nie zabiję. Bo chciałbym cię złapać, Ratato. Bite, możesz sobie mnie bajtować ile chcesz. Pokeball i Great Ball, żeby być pewnym, że się Ratata złapie. Bo Ratata jest takim Pokemonem, który dosyć łatwo się łapie, aczkolwiek mimo wszystko ma pół życia prawie, więc wolę iść tak do takiej bezpiecznej stopie, dzięki której będziemy mogli Ratatę wymienić na coś innego. Także yupi. Dobra, w takim razie nie dajemy imienia Ratacie. I możemy się stąd zmywać. I to na tyle, co chciałem wam pokazać, że tutaj właśnie w Castellia City, tutaj możemy złapać Eevee'ego, a poza tym mi się to miejsce przydało. Dlatego, że jest to zawsze jakiś Pokémon dla mnie, którego będę mógł wykorzystać podczas naszej przygody. I dzisiaj będziemy walczyli jeszcze z tym Coloresem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo też wyszukałem sobie mniej więcej jakie Pokémony ma Colores tutaj. I jest to Magnemite i Kling bodajże. Dlatego też wydaje mi się, że chyba najlepszym wyjściem będzie użycie tutaj Felixowego, który jest nieodłącznym elementem zwycięskim mojej drużyny od początku samej gry. Jeżeli go stracę, to chyba sobie podetnę żyły i niestety będę musiał skończyć tę serię, bo aktualnie Felixowy jest najbliższy mojemu sercu. Okej, okay, biegniemy w takim razie szybko do Pokémon Center, zobaczymy jakiego cudownego Pokémona uda nam się złapać. Właśnie z komentarzy waszych wyczytałem, że Elekid dopiero ewoluuje w Electabuzza, Jesus, na poziomie 30, co jest... Jesus Christ. Dobra, nasza tata wylądował tutaj, move, i przesuniemy go, albo nie, najpierw nie, najpierw wybierzemy sobie jakiego Pokemona chcemy, może tym razem z pudełka pierwszego, tak, wydaje mi się, że pudełko pierwsze jest dzisiaj najlepszym miejscem. Mamy tutaj Alexa, Ateo, Blacknemita, Juliana, Lizusa, kulkę analną, Lizusa, Karalucha, Lachokman, Guka, Kolczatka, trzy pszczoły, Klesz, Wasabi, Mika, Słodziaszek, Bob, Dragonite, Złomiarz. Co mi się może przydać w najbliższym gymie? Coś wytrzymałego, coś wytrzymałego.
No dobra, no powiedzmy, że wezmę złomiarza, dlatego że obstawiam, że jest to Onyx, ale czy Onyx mi się przyda? Onyx mi się przyda. Onyx mi się może przydać, więc wymienimy go na... Okej. Zrobimy to w ten sposób, Ratata poszedł tam. I teraz wrzucimy sobie party Pokemona tutaj. I na razie powiedzmy, że wymienię sobie... Arkantosa, dlatego że on na chwilę obecną nie. Fuck, co ja zrobiłem? No dobra, nieważne. Najpierw wyklujemy sobie to jajko i potem będziemy podejmować decyzję. No i zobaczymy, co mamy w jajku złomiarza. Bądź Onyxem, bądź Onyxem, bądź Onyxem. Okej. Beldam. Nie pamiętam, czy on będzie rzeczą, która mi się przyda? Szczerze powiedziawszy, zabijcie mnie, ale nie wiem. Okej, złomiarz. Czy mi się przydasz, złomiarzu? Muszę szybko zobaczyć. Czy ty mi się przydasz? Steel Psychic? Chyba niezbyt mi się przydasz. Suko, jeszcze masz tylko takedown. O mój Boże. Okej, wiecie co? Wracam za chwilę, jak wyekspię naszego złomiarza. Także do usłyszenia za sekundkę. I już jesteśmy z powrotem, myszka na chwilę przejechała po ekranie i podjąłem decyzję, że jednak mimo wszystko tego złomiarza niestety będę musiał zostawić z prostej przyczyny, że w tym momencie wydaje mi się, że Arkantos jest nieco lepszym wyjściem niż złomiarz, a on może mi się jeszcze przydać, więc wrzucimy go do boksa czwartego. Tu są Pokemony, których mogę używać. Okej. I tak to wygląda. Dobra, w takim razie ruszamy już na naszą dalszą przygodę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz wydaje mi się właśnie, że Felixowy będzie chyba najlepszym wyjściem na walkę z całym tym koloresem. Zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Potem pewnie zmienię na Blue, dlatego że Blue jest w stanie wytrzymać ten Sandstorm, a Blue tutaj będzie naprawdę dobrym Pokemonem na tej pustyni. Więc no miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jak widzieliście, w ogóle zmieniła się już pora roku, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Pory roku w tej grze się zmieniają w kalejdoskopie, co nagrywam. Znaczy, o nie, muszę z nią walczyć, a no tak, z nią się walczy za każdym razem, o mój Boże. Z nią zapomniałem, że z tą babką się walczy za każdym razem, jak się przechodzi przez tą drogę. O mój Boże. Okej, no to Blue, w takim razie będziemy musieli ciebie użyć do walki z tym Drillbulem. Blue. Tak jak mówiłem wcześniej, udało mi się troszeczkę potrenować Pokémony, co nie było łatwe na tej pustyni, bo tutaj Pokémony wcale nie dają dużo experience, ale z racji tego, że i tak nieco chorowałem i tak się postanowiłem trochę przygotować do tego odcinka, to wyekspiłem wszystkich do 20 poziomu minimum. Żeby mieć nieco łatwiejszą grę dalej, bo jak już wiele razy wspominałem, naprawdę chcę skończyć tą serię. Miejmy nadzieję, że uda nam się dojść do Elite Four. Co byłoby zarąbiste. Ale na razie trzeba zniszczyć tego Drillbura, który się śmieje, uśmiecha się do mnie i... niestety denerwuje mnie trochę swoją obecnością, swoim jestestwem. Okej, idź piórko. Musisz się dobić do 30 poziomu. Żebyś był Electabuzzem. Szkoda, że w tą ostatnią ewolucję twoją ci nie zmienimy, no ale niestety takiej możliwości nie mamy. No ale i tak jako Electabuzz powiedzmy, że będziesz sobie dawał radę. Mam taką nadzieję. Dobry elektryczny Pokémon nie jest zły. Martwi mnie to, że dalej nie trafiłem na żadnego latającego Pokémona. Wydaje mi się, że będę musiał wziąć tego na tuł pewnego dnia pięknego. No ale zobaczymy. Colores, I've been waiting for you. What's the matter? Interested in what's behind me? To są Pokemony. Okej.
on swoimi myślami zrobił takie hej! Wszyscy uciekną. Boją się go. Ach, Colores, you so cool. Can I have sex with you? Colores? Okej, potencjał Pokemonów, bla bla bla. Pogadasz sobie o potencjale. Okej, zapamiętaj moje imię. No i walczmy. Walczmy, suchy synu. Zniszczę cię. I will destroy your anus. To jest ten kaszel, o którym mówiłem i dlatego będę starał się naprawdę nie kasłać. No ale nie mogę nic niestety obiecać, mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało, bo naprawdę chciałem wam nagrać ten odcinek. Zrobiłem pewien błąd, bo boję się, że teraz będzie... Aha, on jest wtedy, na szczęście. Uff, a i tak mnie sparaliżował. Dobra, whatever. Whatever, whatever w takim wypadku. Dobra. Flame, żebym nie musiał cię dotykać, zobaczymy co za więcej obrażeń, bo tak myślałem, że będziesz miał super potion call res. Chociaż wiem, żebym tym Fire Fangiem bym cię zabił, ale what the fuck? Dobra, i tak zginie. Ha ha ha! Jesteś spalony, Magnemite. Dobra, Bibera, jak widzicie, w ogóle używam Bibera na Biberze Experience Share z prostej przyczyny, mianowicie chcę, żeby Biber miał jak najwyższy poziom, żeby był wytrzymały i on będzie moim ubezpieczeniem co do samych walk w następnym gymie. I to jest taktyka, którą już zresztą chyba wam omawiałem przy okazji poprzedniego filmu, gdzie taktyka jest w zasadzie prosta przy do tej Elizy, czy jak ona się tam zwie. Biber wchodzi, Perish Song wychodzi na Electabuzza i Electabuzz powinien przeżywać. Na spokojnie, w razie czego będę go leczył i wtedy ten gym elektryczny pójdzie nam jak spłatka. Biber chce się nauczyć rollout. Fuck yeah! Zamiast... 60... Nie! Lalala. Oczywiście, że chce się nauczyć rola, tylko chciałem sprawdzić, jaką siłę ma. Okej, zamiast pound. Zamiast pound damy rollout. Zresztą nawet nie wiem, czy Biber nie będzie całkiem dobrym wyjściem po prostu na walkę z Emolgą Elizy. Mi się wydaje, że ona się tak batalna jakoś nazywa. The token of my gratitude, protein. Proteinę dostałem od niego. Super. No ja również mam nadzieję, że się nie zobaczymy, Colores, bo jesteś dziwny, jesteś naprawdę dziwną istotą. Dobra, to dzisiaj jeszcze w takim razie ruszymy sobie w dalszą podróż. Tak jak mówiłem, Blue wychodzi na prowadzenie. Z racji tego, że tutaj Pokemony mogą być naprawdę, naprawdę różne. Okej, tu jest podwójna walka. Kogo mamy? Może Hrabina niech się sprawdzi zamiast Arkantosa. No zobaczymy, jak sobie Hrabina będzie radziła w tych walkach. Bo szczerze powiedziawszy, jest dla mnie dosyć interesujące. Anshat, Zainshat, co? Nie wiem, czy ja to źle przeczytałem, czy one, ich słowa kompletnie nie mają żadnego sensu. Tara i Val, jesteście... Wow. Blue. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, Blue, jak najdalej możesz. I wydaje mi się, że Arkantos jednak będzie lepszym wyjściem, a ona niech użyje Twister. Na nich obu. Hrabino, zniszczy ich. Dratini, w ogóle w poprzednim filmie nikt mi nie zwrócił na to uwagi, ale ja potem to sobie spojrzałem, że cały czas mówiłem na Dratiniego, mówiłem Dragonite. Ale widzę, że wszyscy macie to w dupie. Okej, nie zrobicie mi nic. Nic mi nie zrobicie. Dobra, Arkantosa troszeczkę tam dotkniesz. Petilil. W ogóle strasznie uwielbiam Petilila. Nie wiem, co w nim jest, ale Petilila uwielbiam jako Pokémon. Jest naprawdę, naprawdę zarąbisty. Dobra, użyj Wing Attack na Petililu i on zginie. A ty użyj Dragon Pulse na Kotoni. Nie wiem, jaką siłę będzie miał ten Dragon Pulse, ale zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Oczywiście Paraliż. Paraliż all the way. Okej, Petilil is down! Petilil is down! Okej, teraz ten Kotoni
O, i koto mi też padł. Dragon Pulse miażdży. Okej, okay, Blue 21 poziom, fuck yeah. Okej, okay, znowu powiedziały słowa, które nie mają dla mnie najmniejszego sensu. Dobra, tu jest jakiś Rich Boy. Chyba I have come to Relic about Relic Castle. Here, take a look at my Pokemon. I don't wanna. Nie chcę patrzeć na twoje Pokemony. No, dobrze pamiętałem, że to jest Rich Boy. Rich Boy, który ma Herriera. Herrier jest dosyć wytrzymałym sukinsynem, ale miejmy nadzieję, że Blue sobie jakoś z nim poradzi. Może ten Herrier i tak ma wyższy poziom niż... Może spróbujemy Bite? Zobaczymy, czy on nas uderzy. Takedown, dosyć mocno nas uderzy. Okej. Okej, mam nadzieję, Blue, że go zabijesz jednym ciosem. Dobrze. Wszystko zgodnie z planem, Blue. Wszystko zgodnie z planem. Z reguły nie używam Bajda, bo jest to dla mnie ruch, który jest faktycznie dosyć niebezpieczny do użytkowania. Co zresztą widzieliście, że tak naprawdę niewiele życia mu zostało. Dobra, Freshwater, mam dosyć mało przedmiotów leczących, to mnie nieco martwi. Aczkolwiek pamiętam, że gdzieś tutaj w ogóle jest chyba osoba lecząca. Ale nie pamiętam gdzie, w którymś z tych domków. You dare I become bored, I shall let you entertain me. No dziękuję za pozwolenie, szanowna pani. Dziękuję za pozwolenie. Lady Lynna, która ma lieparda. Och, leopard, you so ugly. Nie wiem, jakoś ten Pokémon, ten leopard mnie odrzuca. Purloin i leopard to są dla mnie Pokémony, które niestety nie mają dla mnie prawa bytu. Jakoś ich nie lubię po prostu. Nie lubię ich designu i nie lubię ich ogólnych ataków. Jakoś to są Pokémony, które kompletnie do mnie nie przemawiają. I w ogóle, jak dzisiaj to nagrywam, jest 5 października, to znaczy, że jest tylko tydzień do Pokémonów X i Y. I o mój Boże, ależ to będzie zajebiste. Ależ to będzie fantastyczne. Mam nadzieję, że nie tylko ja się tak bardzo cieszę na te Pokémony. Niestety raczej nie będę w stanie ich nagrywać. Chociaż jeszcze dalej nie sprawdziłem tego emulatora 3DS-a na komputer. Aczkolwiek jestem prawie pewien, że niestety nie pyknie tak, jakbym tego chciał. Okej, okay, Leopard padł. Co my tutaj mamy? Co mamy w tym domku? Tutaj mamy dwójkę trenerów chyba. Zaraz zobaczymy. Tu są trenerzy. Okej, okay, on chce... Okej, okay, on dzisiaj chciałby spotkać Pokemona, który ma powyżej 196 ataku. No na razie, na chwilę obecną jest to dla mnie nieosiągalne w żaden sposób. Okej, okay, czy tutaj mamy walki? W ogóle generalnie mamy jakieś ruiny, których nie pamiętam. Nie, choć nie pamiętam, że chyba Petilil and Mike Cottony. Nie, sorry, stary, ale nie mam Petilila. What rock, ground and steel type, common weather, okej. What ifs? Czy ty chcesz walczyć? Ty chcesz walczyć, jak najbardziej. Zwiedzimy sobie tutaj te domki i myślę, że na tym będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku ruszymy dalej w stronę kolejnego miasta. A na razie będziemy musieli się zmierzyć z Łubatem i znaleźć tutaj gdzieś osobę leczącą. Bo wiem, że ta osoba lecząca gdzieś jest tutaj w okolicy. Jestem o tym przekonany. Tak przynajmniej mi się coś mi się kołacze we łbie. Aczkolwiek dawno, dawno, naprawdę dawno już nigdy nie grałem tutaj w ten moment Pokémon White. Dewa! Imprison, ok, bardzo fajnie, że użyłeś Imprison. Water Gun i padnij Łubacie. Yeah. Łubaty mają sobie coś fajnego. Naprawdę mają sobie coś fajnego, lubię je bardzo. Nie wiem, ludzie narzekają na te Łubaty i Słubaty, ale z drugiej strony dla mnie one są zajebiste. Speedoff, więc Piórko! Piórko, idź walczyć z Speedoffem! Dalej fascynuje mnie, dlaczego Piórko nazywa się Piórko, a jest Elekidem, pewnie po to, żeby strollować mnie, tak jak zrobił Bieber swego czasu. No ale na szczęście Piórko okazał się być w miarę przydatnym Pokémonem, nie to co Bieber na samym początku, który był po prostu ścierwem. A miało być sympatycznie i wesoło. Okej. Okay. Gdyby ci napadła,
I teraz tak, co my tutaj mamy? Tutaj mamy kolejny dom. Tam coś jest z tyłu. Czy ty jesteś osobą leczącą? Bitter. Tak, to jest osoba lecząca. Pamiętałem, że ona gdzieś jest w którymś z tych domów. Dobrze, w takim razie uleczyliśmy nasze Pokémony i skończmy zwiedzać to, co tutaj mamy. Okej. Mam checkoutować twoje Pokémony, zanim pójdę, kim ty jesteś, kobieto. Uuu, jaka wesoła. Pokefan Sachiko. I ona ma Darumakę. Bardzo dobrze, że Blue mam pierwszego, więc Darumaka niestety będzie dosyć szybko posłana do piachu. Żarcik mi się udał bardzo dobrze, bo jesteśmy na pustyni. Ha, ha, ha. Suchary takie, że można się najeść, aż mi w gardle zaschło nieco i pewnie za chwilę znowu będę musiał zacząć kasłać. Okej, kolejny water gun i Darumaka padł, był, ha, ha, nie żyje. Darumaka, boom, headshot, śmierć. Okej, okay, for winning. I tutaj gdzieś się pojawia, z tego co pamiętam, jak on się nazywa ten Pokémon? Bravery? Jakoś tak, on się jakoś tak nazywa. Ten co wygląda jak Jaszcząb. A mimic a Pokémon sound. God damn it, Growlithe. Pewnie chciałem mi dać jakąś nagrodę, jakbym to zgadł, ale nie chce mi się bawić w jej gierki. Okej, tam mam Pokebola, tak myślałem, walka, oczywiście, musi być. Cóż mnie zaatakowało? Mincino, piękna myszko. W ogóle zastanawiam się, co mają twórcy Pokemonów z tymi myszami. Jest tyle myszowych Pokemonów. Jakaś paranoja, mają problemy w biurze. Bardzo możliwe, że mają jakąś plagę myszy w biurze i przez to wszystkie Pokémony są inspirowane właśnie tym rodzajem Pokémona. Okej, okay. Mamy Dig. Dig jest bardzo przydatnym atakiem i myślę, że na pewno jakiegoś Pokémona go nauczymy. Dobra, tutaj mamy kolejne walki w tą stronę, co jest tutaj. Trainer tips, Pokémon have a source of energy for using musical PP, bla bla bla. Dobra, powalczymy jeszcze w takim razie z tym ziomeczkiem sympatycznym. Okej. Okay. I myślę, że tutaj zakończymy naszą historię. Okej. Ja się mógł cofnąć przed następnym nagraniem, cofnąć i szybko healnąć, żeby ruszyć dalej. Już byłem w pełni wylężony, ale nie chcę wam... chcę wam oszczędzić tej wątpliwej przyjemności mojego biegania w tej z powrotem. Ja jestem osobą, która w Pokémon gra bardzo bezpiecznie i zawsze jak mam możliwość, że gdzieś blisko jest Pokémon Center albo osoba lecząca, to jak najbardziej z tego korzystam dosyć często. Żeby po prostu na bezpiecznej stopie, w razie czego jak będą, z racji tego, że jak będzie jakaś niespodziewana walka, z racji tego, że Pokémony lubią zaskakiwać walkami czasami w najmniej odpowiednich momentach, no to dobrze jest być z reguły dobrze przygotowanym na wszelkiego rodzaju możliwości, więc wyleczenie Pokémonów jest jak najbardziej dobrym ruchem, moim zdaniem. Timbur jest słaby przeciwko... Komu ty jesteś słabszy przeciwko atakom psychicznym? Kurde, mam takie problemy cały czas z tym, jaki Pokémon jest słaby przeciwko czemu, że jest... masakra. Naprawdę muszę sobie powiesić chyba tą tabelkę na szybciutko. Ale mnie złoił. Jezus Maria. Nie obrażam w ogóle zadał. Holy fuck. O nie. Chłopie, musisz go zabić bardzo szybko. Okej, zabij go, bo on jeszcze teraz będzie zbierał energię. Zabij go, Blue! Musisz go zabić, bo inaczej zginiesz. A nie chciałbym znowu cierpieć po twojej stracie. Dziękuję. Okej, zabiliśmy Rolanda Pokémony i myślę, że w tym momencie najlepiej będzie skończyć ten odcinek, bo w następnym odcinku ruszymy do tunelu, gdzie będziemy właścicielami cudownego przybytku, gdzie będziemy mogli zakładać sklepy i różnego rodzaju inne pierdoły. Ale to wszystko w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do lajkowania, bądź też dislajkowania, jeżeli wam się nie podobał ten odcinek. Zachęcam również do komentowania i dzielenia się ze znajomymi, może tą serią, bo może macie kogoś, kogo zainteresuje ta seria, czy też ten kanał. Tak ostatnio cierpię na to,
że mimo wszystko kanał zatrzymał się w miejscu i to wy musicie mi w tym pomóc, żeby było jeszcze lepiej, żebyśmy stworzyli bardzo fajny content wspólnie. To by było na tyle z mojej strony, do usłyszenia i do następnego odcinka. Pa!